Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Aktor Nick Pasqual jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, hollywoodzkiej wizażystki Ali Shehorn. Kilka dni przed atakiem Shehorn złożyła wniosek o zakaz zbliżania się do niej przez byłego chłopaka, poinformowała prokuratura hrabstwa Los Angeles. Według informacji podanych przez prokuraturę w środę, Nick Pasqual otrzymał zarzut usiłowania zabójstwa swojej byłej dziewczyny, 35-letniej Ali Shehorn. 23 maja około godziny 4:30 rano Pasqual miał włamać się do domu ofiary w dzielnicy Sunland i ugodzić ją wielokrotnie nożem, w wyniku czego kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Oprócz zarzutu usiłowania zabójstwa, mężczyzna został również oskarżony o włamanie. Grozi mu dożywocie. Zgodnie z komunikatem prokuratury, Pasqual po ataku uciekł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany na granicy amerykańsko-meksykańskiej w Sierra Blanca w Teksasie. Prokurator George Gascon zadeklarował wsparcie dla ofiary w czasie jej długiego i trudnego leczenia zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej traumy. Dodał również, że ten haniebny incydent jest wyraźnym przypomnieniem niebezpieczeństw związanych z przemocą domową. Magazyn People podał, że Shehorn to hollywoodzka wizażystka, która pracowała m.in. na planie filmów Wredne dziewczyny, Rebel Moon i Babylon. Przyjaciele kobiety utworzyli zbiórkę w serwisie GoFundMe na pokrycie kosztów leczenia. Ali jest niezwykłą osobą, pełną ciepła, życzliwości i miłości. Nikt nie zasługuje na tak traumatyczne przeżycia, a zwłaszcza ktoś tak empatyczny i troskliwy jak Ali, napisali. Dodali, że 35-latka przeszła kilka operacji, była na oddziale intensywnej terapii, ale obecnie jej stan się poprawia. Z publikacji w mediach społecznościowych wynika, że może się już sama poruszać. 82 tysiące euro próbował przemycić przez polsko-ukraińską granicę 40-letni obywatel Ukrainy. Gotówka znajdowała się w jego bagażu. Przemyt został udaremniony przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli pojazdów w Malchowicach, gdzie przeprowadzane są odprawy ciężarówek wracających z Ukrainy bez ładunku. Pasażerem pojazdu, który przewoził gotówkę, był 40-letni obywatel Ukrainy. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, podkomisarz Edyta Chabowska, mężczyzna nie dokonał obowiązkowego zgłoszenia przewozu waluty, w związku z czym wszczęto przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe. Rzeczniczka przypomniała, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę gotówki, jeśli jej wartość przekracza 10 tysięcy euro. Obowiązek ten nie dotyczy podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny. Dziewięcioletnia dziewczynka jest w stanie krytycznym po tym, jak została postrzelona przez napastnika na motocyklu we wschodnim Londynie. Sky News informuje, że dziewięciolatka była jedną z czterech osób rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w środę około 21:00 czasu lokalnego w ogródku restauracji Evin w dzielnicy Dalston. Świadkowie zdarzenia na Kingsland High Street początkowo brali strzały za fajerwerki, zanim usłyszeli pisk motocykla. W strzelaninie ucierpieli także trzej mężczyźni w wieku 26, 37 i 42 lat, którzy siedzieli na zewnątrz lokalu. Ich stan jest stabilny, choć jeden z rannych ma poważne obrażenia. Policja przekazała, że dziewczynka jadła kolację z rodziną w momencie ataku. Nadinspektor James Conway powiedział w czwartek po południu, że dziewięciolatka jest niewinną ofiarą masowego charakteru przestępstw z użyciem broni. Skradziony motocykl, na którym jechał napastnik, został znaleziony w pobliżu, na Colvestone Crescent. Funkcjonariusze do spraw badań kryminalnych prowadzili poszukiwania w okolicach tamtejszego kościoła. Dave Evans, mieszkaniec okolicy, który słyszał strzały podczas spaceru z psem, powiedział, że to część życia w Hackney. Dodał, że ludzie w restauracji krzyczeli, wiele osób leżało na podłodze, najwyraźniej stało się coś bardzo złego. Mieszkają tu różni ludzie, ale teraz jest dużo napięcia, ludzie to teraz czują.
zwrócił uwagę. Lekarz z Gdańska został zatrzymany pod zarzutem oszustwa. Mężczyzna miał świadczyć usługę wizyt domowych, na które wysyłał fałszywego medyka, nieposiadającego uprawnień. Gdy sprawa wyszła na jaw, niedługo potem fałszywy lekarz zmarł. Sprawa ujrzała światło dzienne w ostatnich tygodniach, kiedy pacjenci zaczęli zgłaszać nieprawidłowości związane z zamawianymi wizytami domowymi na infolinię przychodni medycznej w Gdańsku. Przychodnia powiadomiła policję, a ta zatrzymała lekarza 27 maja. Śledczy ustalili, że lekarz, z którym umawiali się pacjenci, nie jeździł osobiście na wizyty domowe. Zamiast tego wysyłał fałszywego lekarza, który nie posiadał medycznych uprawnień. W kwietniu bieżącego roku lekarz wystawił i przedłożył w spółce do płatności dokumenty potwierdzające wykonanie 46 wizyt lekarskich, których faktycznie nie zrealizował. Działając w ten sposób, lekarz doprowadził spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 9 tysięcy złotych. W maju usiłował również doprowadzić spółkę do wypłaty kwoty ponad 800 zł, przedkładając dokumenty dotyczące 3 wizyt. Do wypłaty jednak nie doszło z uwagi na ujawnienie procederu, powiedziała prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku. Po przeprowadzeniu czynności prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Podejrzany odmówił złożenia wyjaśnień, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów, dodała prokurator Wawryniuk. Dodatkowo prowadzone jest postępowanie dotyczące narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wyniku przeprowadzania wizyt lekarskich przez osobę nieposiadającą wymaganego wykształcenia. Co szokujące, fałszywy lekarz, który przeprowadzał wizyty domowe, zmarł 21 maja. Prokuratura prowadzi odrębne postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn jego śmierci i czy miała ona związek z procederem, w którym uczestniczył. Wydawałoby się, że wszyscy kupcy ze spalonej hali centrum handlowego Marywilska 44 znajdą dla siebie miejsce w tymczasowej hali. Okazuje się jednak, że z kilkoma osobami nie podpisano umowy. To kara za to, że protestowaliśmy, mówią kupcy faktowi. Z kolei szefostwo Marywilskiej tłumaczy, że działali oni na szkodę spółki. Do czasu odbudowy spalonego centrum na warszawskiej Białołęce zaproponowano pogorzelcom umieszczenie sklepów w nowoczesnych kontenerach. Docelowo całe miasteczko ma rozpocząć działalność na początku sierpnia. Na początku tygodnia kupcy wzięli udział w losowaniu numerów pawilonów. Okazuje się jednak, że odmówiono podpisania umowy 3 kupcom. Stałam całą noc w kolejce po swój pawilon, wylosowałam go, po czym po 3 dniach zadzwoniono do mnie z informacją, że nie zostanie jednak podpisana ze mną umowa, mówi jedna z poszkodowanych osób. A kim są osoby, które nie mają możliwości handlowania dalej na Marywilskiej? Należeliśmy do osób protestujących o lepsze warunki i pracowaliśmy nad stworzeniem stowarzyszenia, które pomagałoby nam w egzekwowaniu naszych praw. Po pożarze udzielaliśmy również wywiadów w mediach, wyjaśnia jedna z nich. Faktycznie odmówiono współpracy 3 osobom chętnym do kontynuowania prowadzenia interesu. W trakcie, gdy po pożarze pracowaliśmy nad zaproponowaniem kupcom nowych warunków pracy, osoby te medialnie działały na niekorzyść naszego projektu. Nie bardzo więc rozumiem, dlaczego w dalszym ciągu chcą z tą złą spółką się wiązać, tłumaczy w rozmowie z faktem Małgorzata Konarska, prezes spółki Marywilska 44. Dodaje, że konsorcjum nie podjęło tej decyzji samodzielnie. Wystąpiła do nas z takim wnioskiem reszta kupców, która chce spokojnie pracować. Niepotrzebne im są konflikty, wyjaśnia Maria Konarska. Po odbudowie hali zapraszamy do odbudowanego centrum, ale na tę chwilę potrzebujemy spokoju, dodaje. Nie wierzą w to poszkodowani kupcy. Myślę, że nasi koledzy mają w tej chwili inne problemy na głowie niż spiskowanie przeciwko nam. Kupcy, z którymi nie podpisano umowy, zapewniają, że będą dalej walczyć. Naszym zdaniem decyzja spółki jest poniżej pasa, szczególnie teraz, po takiej tragedii, która nas spotkała. Dlatego zatrudniliśmy prawnika, wyjaśniają. Pismo odwoławcze zostało złożone już w sekretariacie spółki. Pochylimy się nad nim i porozmawiamy na ten temat z resztą kupców, mówi pani prezes.
55-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego, został zatrzymany pod zarzutem znęcania się nad swoją żoną. Podczas ostatniej awantury domowej oddał strzał z broni myśliwskiej, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd rejonowy w Lubartowie zdecydował o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Zgłoszenie o domowej awanturze wpłynęło do komendy policji w Lubartowie 26 maja. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i zatrzymali 55-letniego mężczyznę. Ustalono, że znęcał się nad swoją żoną zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Podczas ostatniego incydentu użył broni myśliwskiej, oddając strzał na posesji, jednak kobieta nie odniosła obrażeń. W odpowiedzi na sytuację wdrożono procedurę niebieskiej karty, która ma na celu ochronę ofiar przemocy domowej. To standardowe działanie w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie. Mężczyzna został oskarżony o znęcanie się nad żoną i obecnie przebywa w areszcie tymczasowym. Policja zabezpieczyła broń myśliwską używaną podczas incydentu, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania sądowego. Sprawne przyjęcie zgłoszenia od obywatelki Włoch przez dyżurnego jednego z wrocławskich komisariatów pozwoliło na szybkie odzyskanie sportowego Audi o wartości blisko 500 tysięcy złotych przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Cała sprawa zaczęła się od telefonu od obywatelki Włoch, przedstawicielki wypożyczalni samochodowej, do dyżurnego wrocławskiego komisariatu. Niestety rozmowa nie mogła odbyć się w języku polskim ani włoskim z powodu bariery językowej, dlatego została poprowadzona w całości po angielsku. Kobieta poinformowała, że na jednej z ulic Wrocławia zaparkowany jest skradziony we Włoszech pojazd. Przekazała wszystkie dane samochodu oraz informacje o jego poszukiwaniach w policyjnych systemach informatycznych. Sportowe Audi RS5, warte blisko 500 000 złotych, miało znajdować się w północnej części Wrocławia pod jednym z budynków wielorodzinnych. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową natychmiast udali się na miejsce. Szczegółowe informacje przekazane przez zgłaszającą pozwoliły na szybkie zlokalizowanie i zabezpieczenie pojazdu. Obecnie policjanci pracują nad wytypowaniem i zatrzymaniem osoby bądź osób odpowiedzialnych za kradzież samochodu. W środę, 29 maja, polskie służby bezpieczeństwa poinformowały, że 26-letni Ukrainiec został oskarżony o prowokację i nawoływanie do szpiegostwa. Jak podała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 28 maja bieżącego roku aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przeciwko obywatelowi Ukrainy podejrzanego o prowokację, podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski. 9 marca bieżącego roku funkcjonariusze delegatury ABW w Lublinie we współpracy z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej w Korczowej zatrzymali 26-letniego obywatela Ukrainy, Aleksandra D. Mężczyzna za pośrednictwem komunikatora internetowego zachęcał obywatela Polski do udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadaniem miało być udostępnianie zdjęć pojazdów wojskowych przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy, które przekraczały granicę polsko-ukraińską. W zamian za te informacje obywatel Polski miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 tysięcy euro. Aleksandr D. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy. Sąd rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, ze względu na wagę zarzucanych czynów, przychylił się do wniosku prokuratora. Zebrany w śledztwie materiał, nie pozostawiający wątpliwości co do winy oskarżonego, pozwolił prokuratorowi na sporządzenie aktu oskarżenia w zakresie zarzucanych podejrzanemu czynów, które zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się, że Ukrainiec namawiał do szpiegowania polityka Konfederacji, Rafała Meklera, związanego między innymi ze strajkiem przewoźników. To właśnie Mekler zgłosił prokuraturze próbę przekupstwa. Skoro sprawa już jest jawna, przedstawię temat bliżej na konferencji prasowej, którą zorganizuję w najbliższym czasie. Nie da się policzyć, ile razy słyszałem o mojej rzekomej rosyjskiej agenturalności.
Nie da się odwrócić negatywnego wpływu na mój wizerunek działalności ludzi, którzy całe wywody na mój temat pisali, ale można i trzeba opowiedzieć, jakiej presji byłem poddawany. Nadal toczy się wiele postępowań, być może będą kolejne aresztowania. Ja zachowałem się jak trzeba, bo jedyne państwo, którego jestem agentem, to Polska, napisał szef lubelskich struktur Ruchu Narodowego na portalu X. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się już 2 miesiące temu. Cała historia miękkiego szykanowania, które mnie dotykało, nie pozostała bez echa, bowiem kilkadziesiąt gróźb karalnych zostało zgłoszone w prokuraturze, w tym jedno podżeganie do szpiegostwa, mówił Meckler w rozmowie z kanałem Po dwóch stronach barykady. Ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku uznała byłego prezydenta Donalda Trumpa winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki Stormy Daniels podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Zarzuty te, mające wagę przestępstwa, mogą skutkować karą do roku więzienia, choć o wymiarze kary zdecyduje sędzia Juan Merchan podczas rozprawy 11 lipca. Większość komentatorów uważa, że Trump prawdopodobnie nie zostanie skazany na karę więzienia, a bardziej realnymi opcjami są areszt domowy lub dozór. Po ogłoszeniu wyroku Trump będzie mógł się od niego odwołać, pozostając na wolności w międzyczasie. Prokuratura zarzucała Trumpowi, że ukrywając zapłatę 130 tysięcy dolarów za milczenie Daniels, ówczesny kandydat republikanów starał się nielegalnie wpłynąć na wybory. Przysięgli zgodzili się ze śledczymi, że klasyfikując faktury dla pośredniczącego w transakcji ówczesnego prawnika Michaela Cohena jako zapłatę za usługi prawne, Trump złamał prawo z intencją popełnienia kolejnego przestępstwa, w tym naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Werdykt zapadł po niecałych 2 dniach obrad ławników i po trwającym ponad miesiąc procesie. Trump został tym samym pierwszym w historii prezydentem USA, skazanym w sprawie karnej. Po zakończeniu procesu Trump skrytykował postępowanie, nazywając je ukartowanym i sędziego skorumpowanym. Stwierdził też, że prawdziwy werdykt zostanie wydany 5 listopada przez ludzi. Trump podkreślał, że cała sprawa jest politycznie motywowana i stanowi próbę zaszkodzenia jego politycznej karierze przez administrację Bidena. Mike Johnson określił proces jako motywowany politycznie i oskarżył administrację Bidena o stosowanie wymiaru sprawiedliwości jako broni. Prezydent Biden ograniczył się do jednozdaniowego komentarza na platformie X. Jest tylko jeden sposób, aby nie dopuścić Donalda Trumpa do gabinetu owalnego przy urnie wyborczej. Jego rzecznik Ian Sams dodał, że respektujemy rządy prawa i nie mamy dalszych komentarzy. Sztab wyborczy Bidena wydał oświadczenie, w którym ocenił, że werdykt pokazuje, że nikt nie jest ponad prawem. Podkreślono, że Trump, mimo skazania, pozostanie kandydatem partii republikańskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich. Nowojorska prokuratura przedstawiła ukrywanie płatności dla Daniels jako część nielegalnych działań Trumpa, mających na celu wpłynięcie na wybory w 2016 roku i obejście prawa dotyczącego finansowania kampanii wyborczych. Podczas procesu zeznawali m.in. Stormy Daniels, Michael Cohen i David Pecker. Cohen został już w 2018 roku skazany na 3 lata więzienia za szereg zarzutów, w tym za zapłatę za milczenie Daniels. Proces w Nowym Jorku jest jednym z 4, w których Trumpowi postawiono zarzuty karne. Jest jednak najbardziej prawdopodobne, że tylko ten zakończy się przed listopadowymi wyborami. Jeśli Trump wygra wybory, będzie mógł polecić wycofanie zarzutów przeciwko sobie w sprawach dotyczących nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów oraz prób nielegalnego utrzymania się przy władzy. Jednak nadal będą mu grozić zarzuty prokuratury stanowej w Georgii, która oskarżyła go o prowadzenie grupy przestępczej, mającej na celu pozostanie przy władzy mimo przegranych wyborów w 2020 roku. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.